planów. O czym dowiecie się w dalszej części filmu. Trasa tak jak w zeszłym filmiku, czyli asfalt troszkę w terenie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Epixon jest zbyt miękki, więc troszeczkę go dopompuję, żeby się potem z tym nie bawić już gdzieś tam w terenie. No, 90 powiedzmy PSI, trochę mało. Najlepiej jak ma setkę, wtedy mi najlepiej pracuje. Nie wiem, czy kamera to pokazuje, czy też nie, ale po prawej stronie ta duża górka to była wojskowa strzelnica. Niedaleko jest żwirownia, za mną w sumie i przede mną też. Tędy ciężarówki wywożą żwir. Fajna droga do jazdy na rowerze. Opony Victoria Saguaro bardzo dobrze trzymają w takim piachu i kamieniach. Nie jadę tą trasą, co w zeszłym filmie prezentowałem, ale troszeczkę ją zmodyfikuję. O wał na Wiśle z Bierunia do mnie do domu. Jadę właśnie na wał wzdłuż Wisły z Bierunia do mnie do domu. Jeszcze kawałek do samego wału mi został. A zobaczycie go w dalszej części filmu. Jak wspominałem, właśnie wałem wzdłuż Wisły po mojej stronie, po mojej lewej stronie płynie Wisła. A ja sobie wzdłuż wału jadę już do domu jakieś 5 km na obiadek. Jak widzicie, przepiękna tutaj jest okolica.